No cześć, witajcie. Tak jak zapowiadałem, dotarł do nas wzmacniacz, który ma problem z selektorem wejść. Znacie go już, bo był on już u mnie. Postanowiłem dzisiaj zakupić PA0016 w tym sklepie. Tu jest ich wizytówka, ponieważ już kiedyś coś od nich kupowałem. I powiem wam, co przyszło. Wzmacniacz na chwilę obecną wygląda tak, jest bardzo ładny, zadbany, tutaj to akurat ślady kurzu i łap. Tak więc co, może podłączmy go, zobaczymy jak to się zachowuje na tą chwilę. Będę robił często pauzy, no ale to wiecie, no nie jestem w stanie wam nagrywać całości, bo byście z nudów umarli. Dobra, uruchamiamy pacjenta. Słyszycie ten dziwny dźwięk? Ewidentnie, słuchajcie, musimy faktycznie rozebrać selektor i zobaczymy, co tam się podziało w środku. Czyli co? No ja się biorę za rozkręcanie i będziemy patrzeć. No słuchajcie, jesteśmy w środku. Przysłuchajmy się temu z bliska. No możemy stwierdzić, że ewidentnie w tym selektorze mamy problem. Tak więc, aby się tutaj dostać... Czekajcie, załączę lampę, bo widzę, że tutaj światełko z zewnątrz przeszkadza. To jeszcze raz, tu mamy ten selektor, który nam stwarza kłopot. Jak się do niego dostać, żeby, że tak powiem, najmniej się narobić? Według mnie jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie odsłonięcie tej płyty tylnej. Zrzucimy sobie tutaj to bimbadło, zresztą ono nam powinno już zejść. O, jak widać, zeszło. Następnie będziemy musieli odłączyć tutaj tą masę, no i rozpiąć te taśmy. Prawdopodobnie będzie trzeba odpiąć ten selektor pętli magnetofonowej, ponieważ jest on zamocowany do panelu przedniego, a tam wchodzi już stricte mechanicznie na nasz przełącznik Alpsa. Tak więc gdy to wszystko podłączamy, mam zamiar całą tą płytkę po prostu wydobyć na zewnątrz. Może nawet całego tyłu nie będę musiał ściągać, ponieważ gdy odkręcę tutaj te gniazda change, jest szansa, że ta płytka nam się ładnie wysunie, ponieważ widzicie, tu mamy takie blachy mocujące, a tu z przodu niespecjalnie widzę, aby nam coś miało przeszkadzać. Tak więc może będzie troszkę prościej niż myślałem. Pewnie schody się zaczną dopiero przy selektorze, bo będę to robił po raz pierwszy. Dobra, rozbieram. No słuchajcie, uwolniłem płytę. Tak jak wspomniałem wcześniej, wykręciłem te gniazda. Aby było wygodniej mi dostać się do złączki, wykręciłem również tą płytkę tutaj, stąd. Tu rozpiąłem złączkę. Dla wszystkich, którzy jeszcze nie walczyli z tymi złączami w Pionierze, jedna rada. Nie kombinujcie z tym zbytnio. Po prostu należy w tym miejscu nacisnąć i wtedy swobodnie uwalniamy taśmę. Nie próbujcie na przykład rozpinać tego, to jest lutowane. Tu możemy uwolnić tutaj oraz tutaj. Wtedy mamy tutaj taśmę oraz tutaj zostały nam dwie taśmy, jak widzicie, niezmasakrowane. Ta folia jest oryginalnie użyta przez firmę Pioner. No i cóż, tu nasz selektor z mechanizmem. Za chwileczkę będziemy go wylutowywać. Są to te oto styki tutaj. Cała ta banda. Także i damy radę. Na tą chwilę jednakże, tak jak wspomniałem, będę musiał zdemontować przełącznik pętli magnetofonowej. On idzie na masz tutaj, tutaj i to jest ten oto delikwent niebieski.
No ale do tego celu będę musiał prawdopodobnie zdemontować panel przedni. No i wtedy uwolnioną już płytkę spokojnie weźmiemy sobie na warsztat i tam ją będziemy, że tak powiem, molestować. Dobra, działam dalej. No słuchajcie, pacjent już na stole. Chciałbym, żebyście zobaczyli, jak można w banalny sposób, bez żadnego czarowania, cudowania, rozlutować sobie elegancko taką płytkę. Czekajcie, umieszczę to w miarę w kadrze. Popatrzcie, zwykły odsysacz, nagrzana lutownica, ciach. Na to pieniądze, patrząc też jak wyglądają budżety poszczególnych gmin, no, ale to już oczywiście pytanie nie do pana. Ja chciałem tylko widać? Zapytać, dlaczego ja, który segreguje śmieci, oszczędzam zużywaną wodę. Tak jak już wam kiedyś wspominałem, nie grzejemy zbyt długo. Nie ma takiej potrzeby. No właśnie, to jest jedna z metod, którą podaje nam ustawa. Weźcie pod uwagę to, że cyna może wam się kiepsko roztapiać, jeżeli ona będzie troszkę już miała. Dlatego zalecałbym wam wcześniej, chociaż może się to wydać mało logiczne, nałożyć świeżej cyny na te punkty, żeby ona zmieszała się z tą starą. Ja sobie to wcześniej elegancko wysmarowałem topnikiem. No jak widzicie, wylutowanie czegoś takiego nie jest żadnym problemem. I jak widzicie, zapewne nie używam żadnych transformatorówek. Tam ktoś w firmie pod pionierem napisał, że do zimnych lutów byłoby super, żeby było fajnie i wygodnie zastosować hota. Niestety, przyjacielu, mylisz się z prostej przyczyny. Przy hocie musimy nagrzać całą płytę. A tutaj nie chodzi o to, żebyśmy doszli do etapu, kiedy wszystkie ścieżki nam polecą. Poza tym, nie mamy w dalszym ciągu pewności, że te luty są prawidłowe. Tak więc opcja z hotem do likwidacji zimnych lutów niestety wydaje mi się pomysłem po prostu kiepskim. Tym bardziej, że jak widać, użycie zwykłej lutownicy naprawdę nie jest żadnym problemem. Nie jest to jakiś skomplikowany zabieg. Nie mam rozlutownicy. Po prostu nie odczuwam takiej potrzeby. Na pewno byłoby szybciej, ale po prostu no nie mam, bo nie mam. I w najbliższym czasie nie zamierzam kupować. Bo i po co? Co teraz należałoby zrobić, abyśmy mieli pewność, że jest fajnie? Ja sobie tutaj już wykorzystam szkiełko powiększające. Może wam nie zasłonię. Doświetlę sobie to. I słuchajcie, biorę po jednej nóżce i sprawdzam, czy ona mi się tutaj w tych ścieżkach rusza. Pęsetka i naprzód. Dlaczego tak? No bo jeżeli się okaże, że któraś jeszcze wbrew pozorom trzyma się na cynie. O, tutaj i tutaj. Tu mamy dwie. Tutaj jest do poprawki. Tu jest dobrze. Czekajcie, zobaczę, czy to widać. Chyba widać. Tutaj trzyma, tu trzyma. Tą stronę jeszcze poprawię, ale teraz już to zrobię troszkę w inny sposób, czyli użyję po prostu tasiemki. Taką tasiemkę już chyba kiedyś mówiłem, a jak nie, to miałem powiedzieć i być może zapomniałem. Możemy zrobić bardzo prosty sposób. Wziąć przewód, linkę i po prostu po rozizolowaniu delikatnie go sklepać. No i teraz sobie troszkę dogrzewamy przy tych punkcikach. Tasiemka nam powinna wchłonąć całą nadwyżkę. O, widzicie, tutaj nam puściła jedna ścieżka, ale na szczęście nie była ona nigdzie podłączona, więc możemy się tym nie przejmować. Tutaj już wcześniej ktoś był, bo ja ten wzmacniacz mam nie po raz pierwszy w rękach.
Tak więc to wiem. Czekajcie, gdzie nam tu jeszcze coś trzyma? Tutaj bym zaingerował delikatnie. No i tutaj też jest taki punkcik, który jest nigdzie nie podłączony. Ale potem może nam skutecznie przeszkadzać. Dobra, czekajcie, jeszcze tutaj korekta. Poszło. No i tutaj korekta. Myślę, że w tej chwili już będziemy mogli jeszcze tu. Plecionkę wcześniej profilaktycznie, słuchajcie, nasączyłem sobie topnikiem. Płytkę też w tych miejscach topnikiem posmarowałem. No i zobaczmy, co tu się teraz dzieje. Tutaj nam się wszystko ładnie rusza. No jak widać, chyba wszystkie nóżki mamy uwolnione. No to spróbujmy go delikatnie wyjąć. A jeszcze coś nam tutaj trzyma przodem. Aha, widzicie, tu mamy jeszcze przylutowaną obudowę, więc te punkty musimy również uwolnić. Przygrzejemy sobie to tutaj. Całe założenie polega na tym, żeby jak najmniej było widać tutaj ślady naszej bytności. Dobrze, za pomocą odsysacza usunąłem, co było potrzebne. Czekajcie, tylko zobaczę, czy wy to widzicie. Widzicie. Teraz już tasiemka i usuwamy pozostałości. Ona nam to tutaj wszystko pięknie spije. Jak widzicie, pola lutownicze zostają tak czyściutkie, jak nowe wręcz. Chodzi o to, żebyśmy potem nie walczyli z tym wszystkim na siłę. To musi nam wyjść po prostu bardzo elegancko. Dobrze. Myślę, że powinna być. Dobra, słuchajcie, bo będzie mi niewygodnie teraz nagrywać i wyciągać go. Wrócimy za chwilę. No więc słuchajcie, selektor już mamy wymontowany. Tutaj widać płytki przełączników. Tutaj mieści się nasz napęd. Ja podejrzewam, że problemem będą tutaj najprawdopodobniej zębatki. Tutaj się mieszczą wewnątrz dwie. Tak więc będziemy musieli wszystko to, że tak powiem, rozbebeszyć. Ja sobie porobię tutaj dokładne zdjęcia, poznaczę pozycję ośki i to wszystko, co może być dla nas istotne, żebym później nie miał kłopotu ze złożeniem tego. Słuchajcie, płytka po wymontowaniu wygląda... Wiecie, żebym sobie to naprowadził. O! Płytka po demontażu wygląda tak. Jak widać, odkleiło się to jedno kółeczko tutaj. Natomiast ta ścieżka była niewykorzystywana. Zresztą, jak widać, takowych ścieżek jest tutaj więcej, prawda? To tu w drugiej sekcji kolejne. Mamy ich aż 5 niepodłączonych nigdzie. Także to, że ta ścieżka jedna uległa odklejeniu, nie stanowi problemu. Tu możecie spojrzeć, wcześniej już naprawiałem tę płytkę. Tak to wygląda po naprawie. Tutaj, gdzie była ścieżka przerwana, pokryłem ją ponownie solder maską.
utrwaliłem to w ultrafiolecie, tak aby przywrócić temu w miarę możliwości ład i wygląd. Tutaj było kolejne miejsce, gdzie musiałem zaingerować, ponieważ po poprzednim właścicielu takie bonusy nam zostały. Dobrze, w takim razie płyteczka idzie na bok. Ja spróbuję przyglądać się temu selektorowi i będę wam pokazywał po kolei co dalej. No słuchajcie, doszedłem do tego, że ta obudówka była tutaj włożona w ten sposób. Wyprostowałem trzy blaszki, raz, dwa, trzy. Ta obudówka pięknie mi się zsunęła. Tutaj ta śrubka, którą nam widzieliście, jest połączona bezpośrednio z ośką, tak więc gdy próbuję ją delikatnie ruszać, widać, że talerzyki chcą się nam kręcić, widzicie to. Teraz tylko muszę na spokojnie dojść do tego, co naszego pacjenta tutaj pobolewa. To znaczy, czy gdzieś mamy ukruszone kółeczka, te zębate. Tak jak już wam wspomniałem, mamy dwa kółeczka zapasowe. Zaraz wam pokażę. Prawdę mówiąc, nie otwierałem tego jeszcze. Przywiózł mi to kolega, który jest właścicielem urządzenia. No są. Czyli zobaczcie, mamy kółeczko, które wchodzi nam tutaj na ośkę silnika oraz mamy to kółeczko większe. No są one tak olbrzymie, że szok. Natomiast już widzę, że to małe wchodzi tylko na wcisk, tak więc jest tutaj zastosowane takie rozwiązanie, że jeżeli coś mu stawia zbyt duży opór, to ono po prostu ma się na tej osi poślizgnąć, tak mi się wydaje. Spróbujemy odkręcić tą śrubkę, która wchodzi w oś. Zdejmiemy to kółeczko i przyglądniemy się mu wtedy. Zobaczymy, jak to będzie chciało w ogóle puścić, bo nie chciałbym, żeby nam tutaj coś uległo uszkodzeniu. No już widzę pewien problem, bo ono nie chce drgnąć. Dobrze, słuchajcie, ja z tym zawalczę i odzywam się za chwilę. Słuchajcie, no wydobyłem to w całości. Tutaj nie ciągłem za to, bo już bałem się, żeby czegoś nie uszkodzić. Rozgiąłem po prostu delikatnie boki tutaj tej blachy i delikatnie rozgiąłem tył. Oczywiście wcześniej uwolniłem tutaj i zaznaczyłem sobie pisaczkiem, jak tutaj chyba widzicie takie kreski, które miejsce mają nam te płytki wejść później. No mniej więcej wygląda to tak. Widzę, że nawet pierwsza mi się już starła, ale jeszcze mam jej nie przesunięte, więc poprawię sobie punkt znaczenia. Czyli tu jeszcze profilaktycznie zrobię to tutaj. Cały czas kombinując jak na razie, staram się nie przesunąć tych płytek, żeby wszystko to było w takiej pozycji, jak było wewnątrz. Natomiast słuchajcie, troszkę niepokoi mnie sytuacja, że po oglądnięciu wstępnym tych zębatek nie widzę na nich nieprawidłowości. Na pewno za chwilkę zdemontuję te dwie śrubki tutaj. O, może tak będzie lepiej wieść. Czyli tutaj jest jedna, tam jest druga. Tu są otwory tak zwane technologiczne, aby się tam dostać. I będę mógł wydobyć silniczek. Wtedy dokładnie przyglądniemy się, co tutaj się dzieje. Nie wiem, ewentualnie może spróbuję przytrzymać i zakręcić, czy coś nam tu przeskoczy. No słuchajcie, żadnych dziwnych dźwięków. Jest jeszcze szansą. Powiem dlaczego tak, a nie inaczej. Najczęściej, jeżeli mamy przekładnie typu zębatka ślimak, ślimak najczęściej przeżyje.
rzadko się zdarza, by było inaczej. Jednakże z reguły, jeżeli jest opór i coś się wykańcza, to powinna to być ta zębatka. Ja sobie to zaraz to obejrzę w powiększeniu, czy ona jest równiutka, czy gdzieś nie jest spracowana, ewentualnie czy gdzieś nie ma takich miejsc, w których to po prostu ona jest zeszlifowana i wtedy byłyby to te miejsca, gdzie nam przeskakuje napęd, no i wydaje te nasze dziwne dźwięki, warczy, staje, nie może się ruszyć. Dobra, znowu space. No słuchajcie, mając to wszystko na wierzchu, doszedłem do wniosku, że ono byłoby nieporozumieniem, gdybym nie rozebrał tych tarcz. Tutaj widzicie je tak ułożone w kolejności, jak je ściągałem. No i mam zamiar je wszystkie porozbierać i poczyścić, ponieważ wzmacniacz ten ma swoje lata i jestem święcie przekonany, iż prawie na pewno są one zaśniedziałe. Także zresztą widać tutaj to fajnie, popatrzcie na te styki, które są nieużywane, na ich kolor. Widzicie to? One nie są błyszczące. Czekajcie, bo one są nieużywane. To ja mogę je tak po prostu na żywca w tej chwili wziąć i oczyścić. Tutaj ten jeden tak delikatnie skrobnąłem. Widać chyba, nie? Dobra, na razie wrócimy do kwestii mechanicznej. Ja po prostu chyba na razie zdejmę to kółeczko i wtedy będę się mu przyglądał. Powiem wam za chwilę, jakie wnioski. Więc słuchajcie, problem wydaje mi się, że rozwiązałem. Kółeczka pozakładałem już nowe. Wydaje mi się, że problem polegał na tym, iż to małe kółeczko, o to, czyli to na ośce silnika, miało już na tyle luzu, bo ściągając go zauważyłem, że zdjąłem go bez najmniejszych problemów. Po prostu się elegancko zsunęło. Natomiast gdy zakładałem nowe, już szło ciężko. Tak więc podejrzewam, że to mogło być to. Dobra, przystępuję do prac dalszej. No więc słuchajcie, rozebrałem jeden z tych przełączników. Tak to wygląda wewnątrz. Tutaj blaszka ze stykami. Tutaj druga część. I doszedłem do jednego prostego wniosku. Po prostu nie będę tutaj już nic gmerał. Dlaczego? Przyglądnijcie się na te styki. One są po prostu idealne, ładnie przesmarowane. Tak więc stwierdziłem, że mógłbym w tym wypadku tylko co najwyżej zaszkodzić. Natomiast gdybyście rozebrali, składane jest to bardzo łatwo. Może pokażę wam. Tutaj mamy takie cyngwajsy. O, cztery. Może się zestroi nam lepiej. O, wystarczy to ścisnąć i ono nam wyskoczy. Ja sobie obrałem taki patent, że tutaj na tym kółeczku mamy taki bolczyk. Ja sobie je wszystkie ustawiłem tym bolczykiem do dołu, także będzie mi łatwiej. No i teraz też biorę sobie go, tu jest góra, tu jest bolczyk, czyli go obracam, żeby już zbytnio nic nie kombinować. Ciach. Musimy go tutaj ładnie wcisnąć w tą dziurkę. On nam powinien pięknie sam skoczyć, jeżeli tylko dobrze tutaj przymierzę. Jest. Widać? Skoczyło ładnie. Teraz ustawimy go w takiej pozycji, jak pozostałe. O. Możemy sprawdzić, czy się dobrze kręci. No ale dlaczego miałby się nie kręcić? No i co? Teraz pozostaje nam wpychanie tego w odwrotnej kolejności. Czyli ściągałem to w ten sposób. Tak więc jedziemy.
Ta łyżka jest spłaszczona, także bach, bach. Bach. No i ostatni. Bach. I w tym momencie już mamy je w komplecie. Zobaczmy, jak to nam się tutaj będzie kręcić. Nic nam nie przyblokowuje, bo na to między innymi również zwracałem uwagę, żeby nam tutaj nic się nie blokowało. O. Wszystko to chodzi tak, jak powinno. No i teraz teoretycznie pozostaje nam umieszczenie tego z powrotem tutaj. Tylko musimy sobie oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, poustawiać wszystko na swoich miejscach. Czyli na pewno musimy tutaj tym szpicem wskoczyć w ten otwór. Wiem, że może przynudzam, dla niektórych będzie to po prostu proste, łatwe i oczywiste, no ale z pewnością sądzę, że trafią się osoby, które wolałyby to zobaczyć tak wręcz, że tak to nazwę, łopatologicznie. Dlatego staram się tutaj pokazywać wam wszystkie szczegóły. Podsuniemy sobie tego. Tutaj musimy po prostu dobrze sobie to wszystko poustawiać, żeby nam ładnie wskoczyło. Widzicie, pierwsze trzy już mi idą ładnie, ten muszę dopchnąć dalej. Po to właśnie między innymi były te kreski, żebym potem nie miał dylematu, bo zobaczcie, wsadziłbym go tutaj, pozaciskałbym to wszystko i potem on mi do płytki nie wejdzie. Tak więc ostatni przesuwamy w tył. Dobra, mamy już coś takiego. Wydaje się, że to już powinno być to. Tutaj sobie teraz tylko ładniej popoziomujemy, żeby wszystko było tak, jak powinno. Tak, tak. Ten siedzi. Ten siedzi, ten nam coś ucieka. Już go ułożymy równo. No, widać, że powinno to być. Dopychamy sobie delikatnie. Dobinamy tą blaszkę tylną, żeby ta ośka nam tutaj pracowała w niej. No i jeszcze przed ostatecznym zrobieniem czegokolwiek weryfikujemy. Ja sobie teraz spróbuję zakręcić tą małą ośką. Tutaj to nam może troszkę jeszcze uciekać, ponieważ tu nie mamy punktu podparcia. Tu jest ślimak, także to przełożenie jest naprawdę potężne. No ale wydaje się, że nic nie blokuje. Więc cóż, pozaciskam to, no i pozostaje mi wmontować przełącznik ponownie do wzmacniacza. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. No więc tak, słuchajcie, przełącznik został złożony z powrotem. Jak widać, wszystkie płytki są na swoich miejscach. Tu jak będziecie zagniatali, znaczy obracali te blaszki z powrotem, żeby sklinować ten napęd, sugeruję wam nie robić tego zbyt mocno. Ja tutaj widzicie, tylko taki delikatny obrót zrobiłem, nic więcej. Dlaczego? Gdyby się okazało, że trzeba tam gdzieś ponownie się dostać z jakiejś przyczyny, nie wiem jakiej, ale gdyby, a bardzo to powyginacie, to po prostu przy kolejnym podejściu to może wam pęknąć i zostaniecie, że tak powiem, z palcem w. No. Na tą chwilę powinno to wszystko działać. Mnie pozostaje
zlutować go, no tego już wam nie będę pokazywał, bo przecież wszyscy wiecie, o co chodzi. No i zamontuję to z powrotem do urządzenia, no i wtedy zobaczymy, czy to było to. Na razie. No słuchajcie, miałem wam nie pokazywać procesu lutowania, ale jak za chwilę ktoś mi znowu wyskoczy z tekstem, żebym to zrobił hotem, to wolę wam to już pokazać. Lutownica 330 stopni, płytka pomalowana topnikiem, no i przygrzewamy. Luty musicie mieć piękne, błyszczące. W niektórych miejscach musimy przykryć troszkę dłużej, na przykład tak jak tutaj, ponieważ jest to ta obudowa. Ona bardzo dobrze odprowadza ciepło, więc działa nam jak swoisty radiator. Cyny używam oczywiście z ołowiem, ponieważ nie chciałbym dopuścić do kolejnych pęknięć. No i tak to mniej więcej powinno wyglądać. I chylę czoła przed ludźmi, którzy lutują takie rzeczy lutownicą transformatorową. To po prostu mnie byłoby w 100% no przynajmniej niewygodnie. Tym bardziej, że wspominałem wam już o tym, że w całej tej zabawie też chodzi o to, aby nic nie przegrzać, a żeby te luty były pewne. Tak więc, jak sami widzicie, lutowanie takich rzeczy nie jest żadną jakąś tragedią, niczym czego nie można zrobić, tylko no, przede wszystkim no, musicie mieć odpowiedni sprzęt. Zawsze przy lutowaniu używam gąbki do oczyszczania grotu. Wam też to polecam, ponieważ nie zbierają nam się jakieś takie paprochy na grocie i ta cyna po prostu elegancko nam siada. No. Zresztą chyba widzicie to. Po takim zabiegu zawsze używam płynu do czyszczenia PCB, ponieważ nie chcę, żeby pozostawały jakieś ślady kalafonii i tym podobne ustrojstwa. Po prostu po naszej ingerencji, no może wyjątek będzie stanowiło to jedno kółeczko, które nam puściło, nie powinno być śladu, że tu byliśmy. I wtedy możemy uznać, że zrobiliśmy to tak, jak to powinno wyglądać. Coś, co może komuś wydawałoby się straszne, widzicie, że jest to po prostu chwila, moment, więc na przykład lutowania tego hotem to sobie nie wyobrażam. Nawet nie chcę myśleć, jak wyglądałaby ta płytka, jeśli chodzi o ścieżki. Ponieważ przy hocie musicie nagrzać to wszystko naprawdę ostro. To nie jest tak, że bach, bach, wrzucimy sobie odrobinkę temperaturki i jest cycuś. Jeżeli ktoś nie miał do czynienia, to radzę pobawić się na czymś, co można uszkodzić, bo te eksperymenty na drogim sprzęcie mogą skończyć się bardzo marnie. No więc lutowanie zakończone. Jak widzieliście, zajęło mi to moment. Dobra, przerwę, ja to wyczyszczę, pokażę wam, jak to wygląda po wyczyszczeniu. No słuchajcie, specjalnie dla was postanowiłem jeszcze zdjąć tą przednią osłonę. Jak się okazuje, zębatki nawet widać bez wymontowywania. Postanowiłem wam pokazać, jak to pracuje w tej chwili. Doszliśmy do końca zakresu. Koniec zakresu. No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No tak to wygląda w praktyce, jak widzicie. Na razie to tak wrzuciłem tylko na sztukę. Pozostaje mi to już tylko poskręcać. Tak z ciekawości wam powiem, że
do zakręcania tych przewodów tutaj, ten jeszcze nie jest kręcony, musiałem sobie dorobić taki przyrząd, można je kupić na Allegro, no ale ja stwierdziłem, że sobie zrobię i że spisuje się to, wam powiem, całkiem nieźle. Tu w środku jest otworek, tu jest z boku drugi, wkładamy tutaj przewodzik i zawijamy sobie na złącze. Zrobiłem to głównie może nie przez tego pioniera, tylko przez tą moją A77, bo tam tych złącz będzie dużo tego typu. Dobra, słuchajcie, urządzenie działa, pozostaje składać i dostarczyć z powrotem właścicielowi. Na razie, cześć.